Dzień dobry, witam was serdecznie, Emily Season, witajcie na moim kanale, witajcie na YouTube, witajcie na streamie, witajcie fani StarCrafta 2 i mam nadzieję nie tylko. Po stronie prawej w kolorze czerwonym jest Nercho, po stronie lewej w kolorze niebieskim jest Alive, Polska kontra Korea, Zerg kontra Teran pod wodą. Jedźmy pod wodą, tu pływają rybki. Jakby ktoś nie zauważył, tutaj pływają sobie ryby. Dobrze widzicie? Dobrze, tutaj ewidentnie są ryby, więc lecimy już z tą grą. No cóż, jeden z tych graczy przejdzie dalej, jeden panie za turniej. To jest finał miesiąca Corsair Cup. Finał miesiąca Corsair Cup, a w finale miesiąca Corsair Cup, bo w ogóle nie zdążyłem drabinki dopisać na Twitchu. Wszystko się zrobi. Wszystko się ustawi. BO3, czyli do dwóch wygranych. Nercio się nie boi koreańskich Teran. On ostatnimi czasy z nimi jest w stanie wygrywać, więc my jesteśmy z tego powodu mega zadowoleni. Dla tych, którzy się zastanawiają, co to za dziwna jakość dźwięku, dlaczego nie tak jak zawsze. Mam w trakcie tutaj zimy troszeczkę, przyznam się, mam problemy z zapaleniem. Stany zapalne ucha mi się zaczynają. I po prostu czasami muszę odpuścić sobie normalny ten headsetik, co mam z lepszą jakością i pojechać na czymś bardziej wygodniejszym, z trochę gorszą jakością dźwięku, ale myślę, że mi to w 100% wybaczycie. Tylko 8 graczy bierze udział w tym finale miesiąca. Jest Nib, jest Nut, jest Nercio, jest Alive, jest Fear i jest chyba jeszcze Ryang, ale tutaj głowy za to w 100% bym nie dał, bo nie lubię dawać swojej głowy za cokolwiek. Jest to po prostu, lubię moją głowę. Nawet bardzo lubię moją głowę. Okej. Pierwszy reaper, nic wielkiego na razie. Czym się pasjonuje, zanim jest mało ludzi? StarCraftem, a czym ja mogę się pasjonować, jak nie StarCraftem? Zawsze, proszę Państwa, StarCraftem się pasjonuję. To jest dla mnie tutaj najważniejsze. Steampack w drodze, 4 lingi, też mamy speed na lingach. Ja się upewnię, na pewno, że jest BO3, ale wydaje mi się, że tak. To jest BO3, pierwsza runda, następne best of 5 i tak dalej. Jeszcze jest skin kontra Optimus i Sword of kontra Fear. W sumie Nercio będzie musiał jak coś pokonać dwóch Koreańczyków, aby dostać się do finału. Pula nagród, no to jest tutaj, jak patrzę, $300, $400, $200 za miejsce pierwsze, miejsce trzecie, miejsce drugie $100, miejsce trzecie, czwarte po $50, czyli wygrana teraz to jest $50 dla Nercia. Koreańczycy mają jeden duży minus. Otóż Koreańczycy grają na serwerze europejskim, ponieważ jest to impreza skierowana, no to jest impreza skierowana na czasie i z miejscu dla Europy, ale jeżeli z innych serwerów chcą grać, nie ma najmniejszych problemów tutaj. A dlaczego grane jest, o, bardzo ładnie tutaj się zastawił tym razem Alive, na czym fajnie to jest z boku biec. A dlaczego gramy w Europie? Bo Europa gra w największej ilości turniejów, po prostu Europejczycy grają, Amerykanie nie bardzo, więc przygotować coś dla Amerykanów nie do końca. Iść za mocno na rękę Koreańczykom, to zdominują to całkowicie. Niech mają opcję grania, ale niezbyt wielka tutaj oczywiście jest. Plus jeden do obrony w drodze i teraz tak, Nercio zaatakował, zobaczył, że nie ma żadnej armii, więc już domyśla się, co tu się może dziać. A dwa pełne mediwaki właśnie ruszyły w stronę Polaka. Pytanie za 100 punktów. Gdzie jest Nemo na tej mapie? Nie wiem, gdzie jest Nemo, ale wiem, gdzie są Roachy i gdzie były Lingi. No, troszeczkę mało tych Roachy, Nercio woli się cofnąć gdzieś dalej, gdzie ma creep. No i czeka też na nowe, świeże oczywiście oddziały. Tutaj niewielkim oddziałem Roachy postanowił wyjść, trochę to jest niebezpieczne. Oj, ten atak wyszedł dosyć dobrze Alive'owi. Polak może mieć z tym lekkie problemy, nowe Roachy się pojawiają. Ale widzimy, że tutaj bardzo dużo jednostek zginęło, nie wyszło na początku. Może lekko przedronował Nercio, z tego co zobaczymy. Ekspansja stokowana, Lingi, Roachy się pojawiają i wyczyszczą. Ta trzecia i za chwilę będzie drop do maina. Trochę nie wyszedł ten początek. Wybroni to sobie, ale niestety stracił Polak ciut za dużo moim zdaniem w tym momencie. Przede wszystkim szkoda tych queenów straconych. Zobaczcie sobie, 4 queeny zabite. No straty sporawe, straty o wiele większe niż powinny być. A najgorsze jest to, że on wcale nie zaatakował o wiele wcześniej.
Dobra, tutaj atakowany jest Sławek, zabity, niech sobie spada. W tym samym momencie... No trochę to boli, prawda? To bolą takie straty, jest supply block. No Polak ogólnie ma większe zaopatrzenie i armii, i ilość harwesterów. No ale boli to, na pewno to boli. Nie pozwoli jednak zbyt łatwo tutaj przeciwnikowi się rozstawić. Fajnie, że creep jest dalej rozprzestrzeniany. Nerczy on nie przypilnował, co się dalej dzieje. Zdarza się kolejny pełny medivac i będzie tutaj możliwa próba ataku z dwóch stron. Już widzę spory, jest lingi, czekają. Po prawej stronie też jest niewielki oddział. Zaczyna się czyszczenie creepu i zobaczcie, roachy nie ruszyły. Tutaj wysłane są lingi, żeby pomogły z tym wszystkim. No właśnie, lingi teraz sobie poszły. A po prawej stronie też oczywiście jest ten drop, Cryptomorph przyblokowany, Roachy jednak powiedzą, co o tym wszystkim myślą. Bailey nie było, Polak na razie trzyma się dosyć dobrze, Infestation Pit w drodze, mamy armory. Mnie zastanawia, dlaczego Life, nie, skoro ma problemy z serwerem, a ma, tam to nie jest ewidentnie Dory, a na pewno są problemy z serwerem, dlaczego nie próbował grać na serwerze, na przykład mecha, który mniejszą ilość mikro potrzebuje? Oto jest dobre pytanie, na które nie mamy odpowiedzi w tej chwili. No dobra, po prawej stronie coś ciekawego się dzieje. Czeka oddział, po lewej stronie czeka oddział. Game, trwa czyszczenie creepu. Armia ucieka. Nie jest w stanie w tym momencie, przynajmniej Alive, nic tutaj złego zrobić, jak popatrzymy. I na mnie to osobiście bardzo cieszy. Lekka przewaga armii, cały czas jest Polaka, pojawiają się Infestory. Chyba Nerczy jest jednym z najlepszych graczy, który gra Ravager Infestor i te połączenie Bail z Fangalem. On wpierw rzuca Fangala, potem wpierw rzuca Baila, a potem dopiero leci Fangal. I to czasami tak pięknie wygląda. Widzisz, że Baile poleciały. Potem Fangal leci, żeby to ustrzelić. No i ważne, żeby te medivaki były atakowane. Próbuje czyścić ten creep alive. Nie idzie mu to. Ewidentnie mu to w tym momencie nie idzie. W ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio w tygodniu streamowałem StarCrafta. Zwykle jakiś Rimworld tylko i wyłącznie był. A teraz pach, StarCraft 2. No niewiarygodne rzeczy się dzieją, prawda? Półfinały będą rozgrywane jeden za drugim. Więc trochę gier dzisiaj zobaczymy. Nie jakoś ekstremalnie dużo, ale coś tam oczywiście zabawnego, fajnego może tutaj być pokazanego. No okej, okay, na razie kamienie. Otwiera sobie Nerczo, no i rusza już Alive swoją armią. Nerczo, tylko jeden Infestor. Obawiam się, że to może być trochę mało. Zobaczymy, gdzie będzie Fangal i czy będzie Fangal. Poleci jakiś? Nie, na razie poleciały same Baile. Seashank niestety nie został zniszczony. Teraz może się uda. Trochę piechoty oberwało, ale tu no szkoda, że ten Seashank nie padł. Niewiele brakowało i Nerczo niestety ma mniejszą armię. Niedługo będzie Centrifugal Hooks i dalej niestety atakuje. Atakuje Alive. Nerczył energię na transfuzję, nie było, poleciały Baile i tych Seashanków nie w stanie zniszczyć, armię ma cały czas mniejszą, trzeba będzie się cofnąć. Pamiętajmy, ten pierwszy atak trochę Polaka zabolał. Coraz więcej lingów, ale najważniejsze jest to, że za chwilę ultralijski się pojawią. To jest dla nas w sumie najważniejsza informacja, 3 bazy do 3, wydobycie na korzyść Polaka jest w tej chwili. A nawet Nerczył otworzył, zrobił tutaj stream z mapę odpowiednią. Poleciały Baile, no i te czołgi cały czas nie są do końca snajpowane tak jak powinny być. Jeden będzie zniszczony, zobaczymy co drugim. Transfuzje by się przydały, transfuzje. Nie ma transfuzji. Bardzo ładnie tu ultralic na tył się pojawił, ale tylko zauważcie na chwilę, Nerczo zatrzymał się. Dobra, są bailingi, próbuje je przepuścić, ale już jest split alive'a i też nie do końca trafiło jak trzeba. Polak ma ultraliska jednego z przodu. Poleciały Baile, będzie Seashank zniszczony. Ciężko jeszcze tutaj utrzymać. Byłoby fajnie nie stracić tej ekspansji. Byłoby 4 do 3 w bazach. Za mało może być armii, ale znowu się pojawiają ultraliski. Znowu jest nadzieja. Caitlyn's Plating już powinno być gotowe. Tak też jest. Ale nie udało się zatrzymać ofensywy, a nowe, świeże oddziały się zbliżają. No początek niezbyt udany.
przez Polaka. Przy czym, zauważcie, mediwaki nie wyglądają już zbyt dobrze. Nie powinno być ciężko jej zestrzelić. Właśnie teraz Thundercher robi jeden, drugi, trzeci mediwak rozwalony. A i w tym momencie od razu zaopatrzenie armii Terana poszło mocno w dół. No tutaj takie gonienie się tym pojedynczym ultraliskiem z paroma lingami nie jest najlepszym pomysłem. Nie jest najlepszym pomysłem. Queen się wycofał. Mógł tutaj parę razy strzelić w mediwaka, ale chyba nie chciał go trafić. Polak się wycofał, wybronił i zaczyna trochę... uspokoił sytuację. Tak sobie powiedzmy, jeden minus jest taki, że u Alive'a 3-3 w drodze, u Polaka tylko plus 2 do obrony. Na razie na dole są kamienie niszczone. Ale zaopatrzenie armii jest na korzyść Polaka. Wydobycie, no niekoniecznie, ale przez dłuższy czas było. To jest tak minimalna różnica, więc nie ma czym się przejmować. Widzi to Polak. O, teraz coś zauważył. Duża ilość queenów. One sobie z tym powinny poradzić. Po lewej stronie złapano oddział. Próbuje tutaj wymikrować go. Wycofuje się Alive. No i tutaj z tyłu wszystko raczej straci. Transfuzje wystarczą. Człapiące medyczki też się pojawiają. Byłoby fajnie zharasować wydobycie. To nie jest jednak takie łatwe. Plus jeden do ataku Nercha. Przydałyby się fanga. O, to będzie bardzo fajne. Ultraliski będą blokowały podejście głównej armii, a lingi będą dziabały. Ultrale jeszcze próbują chwilę powalczyć. No, wymienił część swojej armii. O, jeszcze Bailingi wchodzą! So many Bailings i nagle 34 Harvestery zniszczone. Atak z trzech stron tak naprawdę. Czy tu jest energia na Fangala? Tu jest energia na Fangala. Można rzucić, nie trzeba jednak tego robić. Ależ pięknie to Nercho teraz zrobił. Atak na czwartą bazę, atak na trzecią. U dołu walczyły ultraliski, trzymały tą armię. Wszystko jest zniszczone. Spróbuje Alive wlecieć, ląduje pod Queenami. GG 1 do 0 dla Polaka. Mamy 1 do 0 dla Nercho. U góry w kolorze czerwonym jest Nercho. U dołu w kolorze niebieskim jest Alive. Terran kontra Zerg TVZ. No i czas na kolejny mecz. O jakich ratach wy mówicie? O co chodzi? Jest good luck, have fun, pisze Nercho. Jak to jest? GLHF? I to zadziała? Będzie tak ładne, piękne? Tak, GLHF. Tak, pięknie. Czy Nercho nie będzie na IEM-ie? No nie do końca. Nercho będzie grał na IEM-ie, tylko obstawiam, że będzie grał z Open Bracketu. Bo to ma być olbrzymia impreza. Te 12 osób, które się zakwalifikowały, to one od razu przychodzą tam do wyższej części. Więc Nercho będzie grał w offline, kwalifikacje offline. Więc spokojnie, Polak będzie grał. Ja też najprawdopodobniej będę na IEM-ie, przy czym nie, oczywiście nie będę komentował IEM-u, jak ktoś się za to pyta, to nie będę komentował IEM-u, bo jeszcze wszyscy komentatorzy SC2 żyją, już nawet Paranoid wraca z zagrobu. Paranoid wraca z zagrobu, zaczyna coś pogrywać, musi sobie przypomnieć, jak się gra w SC2 itp. itd. I pewnie będzie komentował. Więc obstawiam, że tam będzie Zetto, Himon i Parol, a Indy ma grać w Open Qualifiers. No dobra. Faktorka jest, reaktor jest. A co do tego nowego, pięknego, cudownego fotela, to tak, dostałem go w tak zwanym barterze. Od firmy. Bardzo miła, przyjemna firma. Rzucili fotelem. We mnie. Na szczęście nie zabili. Dobra, lingi w drodze. Trzy bazy mam aktualnie od dwóch. Proxima Station to jest nowa mapa. Coś mi ta Proxima Station przypomina. Była taka mapa. Było coś podobnego właśnie z takim naturalem z tyłu. Nie mogę sobie tego przypomnieć. Pamiętam, że dużo... że to była mapa, gdzie było Multum Nidus Networks. Tu była przestrzeń kosmiczna, tu się spadało, nie było takiego przejścia. Ach, nie pamiętam, jak ta mapa się nazywała. No dobra, nieważne, jak ona się nazywała, ważne, że mamy kolejną dronkę dorzuconą, queeny czekają, gaz jest wydobywany, trzy bazy tutaj do dwóch. Myślę, że tutaj do over... czy tutaj możemy rozstawić jednostki tak, żeby Liberator mógł ostrzeliwać? To jest dobre pytanie. Niezauważony, może, ale Overlord wtedy podstawiamy. Czołgi może na tyły zrzucić, dokonać ostrzału. Można oczywiście obiec tędy i potem wpaść z drugiej strony.
pierwszego dnia nowego sezonu, jak grałem sobie tutaj, chciałem się wgryźć Protossowi do bazy. Kurde, jedne, drugie kamienie trzeba rozgryźć. Zapomniałem, że dołem można przebiec. No niestety. Niestety tak to głupio wyszło. Roach Warren stawiane przez Polaka 3.30 to nie jest ani bardzo wczesne, ani bardzo późne. Roach Warren takie standardowe, bym powiedział. A przeciwnik dwa Heliony, dwa Cyklony. I tu się szykuje już do jakiejś mechowej gry. Może myślał, że Nerczy zagra ten swój push ze wczesnymi Roach Ravager. Tego jednak nie ma. Co tam robi Polak? Polak widzi, że Heliony się mogą szykować. Nie wie, że będą jak coś... Cyklony, czy zobaczy je, bo to jest mega ważne, aby je zobaczył. Już widzi cyklony. Dobra, więc już wie, co się święci. Jak wygrać na mas Helion i cyklon? Dużo rołczy, dorzucenie Spina jest dobrym pomysłem. Kolejny owek będzie zabity, będzie więc supply bloku Polaka. Dwa overlordy zakolejkowane, ale to będzie troszeczkę maławo. Przynajmniej może być. I lingi. Co te lingi będą kombinowały? One chyba będą czekały, żeby spróbować się wbić do środka w momencie, w którym ta armia się pojawi. No, na razie nie został tutaj zeskautowany. To dobrze. Gwinę z przodu zauważył. Chyba, że będzie chciał jakoś to od tyłu złapać? Nie, no raczej wydaje mi się, że może później będzie chciał przechwytywać jakieś oddziały. Dobra, trzeba się cofać, bo jedzie bardzo nieprzyjemny push. No tej Queenów za dużo może z przodu nie pozostać. Nerczo jeszcze walczy, transfuzji nie będzie miał. I teraz zauważmy tutaj po lewej stronie. Trwa walka Lingów z Helionami. Niezbyt wyrównana walka. No i teraz Nerczo ucieka pod Spina. No tutaj woli przynajmniej na razie poczekać. Kupuje sobie trochę czasu, energię na transfuzję. Jest! Poleciała jedna transfuzja. Na razie Polak ma hold, ale to jeszcze trochę potrwa. Oj, ciężko, 28 lingów, helbaty się pojawiają. Gdyby dało się otoczyć to wszystko, gdyby nie było helbatów przede wszystkim, to co innego, ale helbaty jeszcze trzy czekają, tylko dwa queeny, jeden, no tak, tylko dwa queeny. A, jeszcze jeden się pojawił, transfuzja będzie, miała na to energię, poleciała, ale ciut za późno. Dronki próbują zaatakować helbata, to na razie nawet wychodzi i jest hold Polaka. Ile dronek zabitych? Tylko trzy. Więc bardzo fajnie, olbrzymia jednak ilość lingów wymuszona, plus jeden do ataku. No, tu Polak zaatakuje, próbuje złapać. Ma sporą ilość jednostek. Próba odcięcia. Udaje mu się dwójkę złapać. Jednego jednak. Oj, trochę za dużo Nercia tego stracił. Oj, troszeczkę za dużo tego wszystkiego stracił, szczerze powiedziawszy. Cztery roachy są, Queen. No, trzy bazy. Trzecia jest stawiana przez Alive'a. Tu Polak oczywiście powinien mieć... Jakbym miał oczywiście pełną saturację na trzech bazach, miałby przewagę, no ale teraz muły z dwóch swoje będą robiły. Próba objechania tutaj tyłem. Może się tędy przedostać, przedostanie się tędy. I Nercio wpuścił sobie właśnie, a nie do końca. Ma trochę czasu, Spine z przodu postawiony, szkoda, że się nie zdążył zawolować. Jeden Queen to, ach, Roachy wyskoczyły, kolejne. No i tutaj Alive się załatwił dosyć mocno. Uwaga, tylko żeby teraz zbyt dużo dronek nie padło. Wcześniej były zabite trzy. No, tutaj Alive niezłą niespodziankę ma teraz. Niezłego zonka. Tyle Helionów stracić. Ciut za dużo. Troszeczkę za dużo tego padło. No, ale będziemy mieli oczywiście mecha. Ktoś się tu będzie meszył. Plus 2 do ataku Alive'a. Speed na Roachach. Popatrzmy, coraz większa ilość tych Ravagers. Tylko tak, 12, nie Ravagers, jakich Ravagers? 12 Roachy kontra 8 Cyklonów. Cyklony mają perfidny, nieduży DPS. Z tym plus 1 do ataku. Znaczy jakieś upgrade'y? No u siebie ma plus 1 do ataku. Speed na Roachach to oczywiście będzie przydatne. Creep jest lekko czyszczony. Zobaczcie, jak szybko namierzane są overlordy i zabijane. Dwa przeganianie tutaj oczywiście Raxów.
Ekspansja, wydaje mi się, że Necho stracił tego golda. Speed jeszcze nie zaskoczył, za chwilę będzie gotowy. Szkoda, że nie pogonił. Będzie zestrzelone. Raksy będą zestrzelone, jeżeli rozwali Raksy. Ale piątka faktorek. Raczej wątpię, żeby mech potrzebował więcej tego wszystkiego niż 5. I teraz będą Queeny łapane. Chociaż Roach już na tym speedzie są w stanie wyłapywać jednostki. Necho, zobaczmy, dorzuca sobie Hive, więc będzie myślał pewnie o Viperach. Hydraliski się zaczynają pojawiać, Heliony spróbują się wbić, ale jest wystarczająco dużo creepu, żeby to było na czas. Krzyknięte, co się dzieje? Oj! Krzyknięte to może i było, info przeszło, ale trochę dużo tych jednostek ginie. Mamy 11, mamy 12. To zawsze boli, kiedy traci się 8 harvesterów na 4 Heliony. Nieprzyjemnie. Tym bardziej w momencie, w którym idzie push, Necho musiał przydronować, a nie stworzyć większą armię. Zaczynają pojawiać się Vipery i teraz na pewno Necho chciałby, żeby ta armia przeciwnika była rozstawiana. Oj, 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 będzie bolało! Żeby armia była rozstawiana jak najdalej od jego baz. Zaopatrzenie armii na korzyść Terana. Właśnie mówiłem, że mech tutaj będzie raczej najlepszym pomysłem. Ja bym się tego golda pozbył. No i Vipery, Vipery z Blinding Cloud byłyby tak bardzo przydatne. Jeden z Lich Chunks zesnajpowany. Necho oczywiście tworzy ile tylko armii się da. Cały czas są trzy siege tanki. Gdyby udało się je zniszczyć, byłoby o wiele łatwiej albo przyblokować, żeby nie miały wizji. Blinding Cloud rzucić, wysłać armię wtedy do ataku. Spróbuje to Necho zrobić. Wyciąga sobie jednego, na tyle miał energii, ale niech go zniszczy, skoro już go wyciągnął. Kolejny siege tank wyciągnięty. Mało jednak tego wszystkiego jest. Nawet bardzo mało. No i Polak zmuszony rzucić dronki już do walki. A wiemy doskonale, że jeżeli drony zaczynają walczyć, a mech jest pod bramą, to jest wtedy GG. 1-1.